To jest ta sama organizacja, tylko robiona na zdjęcie mocy, to jest trzęsło. To zdjęcie mogłoby być ciekawe, gdyby był trochę inny ton, było przekrzywione trochę, może z pozycji leżących. Pierwsza zasada fotografii to jest nie przestrzeganie żadnych zasad, ale bardzo ważne jest znanie tych zasad, żeby wiedzieć, które łamać trochę. Nie ma tu już takiego jak idealnego zdjęcia. Każde zdjęcie jest inne. Każdy inaczej widzi, każdy inaczej coś może przedstawić. Każdy jakoś pokazuje to, co autor chciał powiedzieć, to co ma na myśli. Ale nam się specjalista trafił. Jest dzisiaj w naszym studiu, tak jest. Obok mnie. Jędrek Dużyński, witamy. Fotografik, San Marelli Rodowicz. Słuchaj, Jędrek, co zdjęcie musi mieć, żebyś był z niego zadowolony? Musi jakoś przykuwać uwagę. Myślę, że nie ma jednej receptury na idealne zdjęcie. Po prostu trzeba robić zdjęć dużo. I jak się zrobi ileś tam tych zdjęć i potem się je przegląda, no to które przykuwa uwagę, to jest jakoś się wyróżnia. Chodzi o to, żeby się wyróżniały. To jest tak trochę jak ze sportem, że trening czyni mistrza? Trochę tak, na pewno tak. Na pewno warto znać podstawy, warto mieć praktykę. Żeby robić fajne zdjęcia. Wiesz to, moja koleżanka, która studiuje grafikę, powiedziała, mają dużo takich, wiesz, ćwiczeń, każą zrobić jakieś takie zdjęcie, kolaże i tak dalej, i tak dalej. I oni wychodzą na miasto z aparatami, ale zaintrygowało mnie to, co powiedział im profesor. Pamiętajcie, nie